Ta 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 da da. Witajcie kochani w modzie ekokreatywnej. Dzisiaj pokażę Wam haul lumpeksowy. Odzież, którą ostatnio kupiłam w second handach i będą to mega, mega fajne i bardzo markowe rzeczy, także zapraszam. Pokażę też jakieś gadżety świąteczne z dzisiejszego mojego wypadu do lumpeksu. Także zapraszam serdecznie. No i kochani, zacznę od właśnie tej wyprawy do lumpeksu. Dzisiaj rano byłam w lumpeksie w Wieliczce. I w tym lumpeksie mają zawsze w poniedziałek dostawę i jest dużo gadżetów świątecznych, bo to jest taki lumpeks właśnie z takimi różnymi rzeczami nietypowymi. Tam nie są ubrania czy buty, tylko rzeczy motocyklowe, jakieś gadżety, rzeczy do domu, zasłony, akcesoria, nawet sprzęt bywa taki, wiecie, mały domowy AGD. No i zobaczcie, tutaj takie małe przebiteczki. Właśnie takie leżą sobie w koszach czy na półce, różne fajne rzeczy. Trzeba troszeczkę czasu tam spędzić, żeby przejrzeć to wszystko i zobaczyć, co z tego się naprawdę nadaje, co jest takie fajne, czego nie warto kupić. Bo wiecie, kochani, niektóre rzeczy naprawdę warto kupić, inne nie, bo to jest tak, że jak pójdziemy do Pepco, akurat nie chodzę, ale jak pójdziemy do tego typu sklepów jak Pepco, to tam mają takie niedrogie gadżety świąteczne i całkiem ładne. Nie jest to może jakaś super dobra jakość, ale estetyczne, fajne rzeczy, niedrogie. Więc kupowanie tych samych rzeczy w lumpeksie, tej samej jakości i które będą mieć bardzo podobną cenę, bo naprawdę wtedy te ceny lumpeksowe aż nie są takie niskie, jak chodzi o gadżety, no to dla mnie to nie ma sensu, tak szczerze, to lepiej pójść i kupić już nowe, prawda? No chociaż ja mam wyzwanie, że nie kupuję nowych rzeczy, staram się prawie wszystko kupować w lumpeksach, więc no dla mnie to ma sens, ale dla większości osób nie będzie miało, jeżeli to samo, co w sklepie kupimy w lumpeksie i za tą samą cenę, prawda? Więc ja wyszukuję takich oryginalnych rzeczy, które naprawdę byłyby drogie, albo których po prostu nie można dostać w takich zwykłych sklepach. No i albo są to jakieś takie wyjątkowe, śmieszne rzeczy, które mnie bardzo ubawiły. No i na przykład, zobaczcie, kupiłam taką jakby grę świąteczną. To nie jest do końca gra, może nie wiem jak to nazwać, taki gadżet świąteczny, który można użyć sobie na imprezie świątecznej, czy też właśnie na kolacji, na obiedzie świątecznym z rodziną, z przyjaciółmi. Ja zakupiłam to na imprezę z przyjaciółmi, którą mamy taką naszą gwiazdkową. Oczywiście to nie będzie duża impreza, to będzie małe grono, ale tym bardziej warto sobie taką imprezkę urozmaicić. I zobaczcie, to są takie świąteczne, różne akcesoria, które możemy użyć do robienia zdjęć. A akurat towarzystwo, w którym się obracam, jeżeli oglądacie Kasia i Paweł, to teraz wyłączcie sobie. Będzie to taki mini prezent świąteczny właśnie, ponieważ lubią robić zdjęcia i chciałabym zainicjować taką nową tradycję w naszym towarzystwie, żeby właśnie na święta robić sobie zdjęcia w takiej świątecznej ramce z gadżetami. Myślę, że to będzie fajna zabawa. Zobaczcie, to są różne rzeczy, brody, kapelusze, jakieś czapki elfów, broda Mikołaja, dziwne okulary, no wiecie, typowe rzeczy takie, które też się teraz bardzo modnie jest robić na przykład na weselach. No i tylko, że świąteczne motywy. No i myślę, że to będzie super sprawa i w ogóle namawiam Was, żeby zapoczątkować swoją taką własną tradycję świąteczną, bo tych takich polskich, czy też zależy gdzie mieszkacie, ale miejscowych tradycji, czy też takich ogólnych tradycji świątecznych jest dużo, one są bardzo piękne, barwne, ale warto mieć taką swoją, swój jakiś taki zwyczaj, który sprawia, że to jest wyjątkowe dla nas. I na przykład dla mnie coś takiego jest, jak ostatnio mówiłam, otwieranie krakersów, ale też właśnie na przykład chciałabym zainicjować, żeby co roku robić zdjęcie w takiej ramce na święta i wówczas jest to super rzecz, że z każdego roku mamy śmieszne, fajne zdjęcia i przypominają nam się wtedy fajne sytuacje takie właśnie z przyjaciółmi, zabawne. No i myślę, że to jest super pomysł. Zachęcam Was, oczywiście to nie musi być taka tradycja jak to, ale cokolwiek to mogłoby być, prawda? Na przykład mówienie sobie czegoś miłego przy stole, sprawić każdej osobie na kolacji jakiś drobny komplement a propos ubrań, wyglądu, a propos charakteru tej osoby. Myślę, że właśnie warto takie drobne, fajne, małe przyjemności i rzeczy celebrować. Szczególnie w święta, ale nie tylko. Dobra, kochani, no to jestem bardzo zadowolona i to kosztowało mnie 10 zł i myślę, że to nie jest
aż tak niższa cena od takich zestawów, które są nowe w sklepach, tym bardziej, że to jest nowy zestaw, on był nawet zaklejony, tylko ja sprawdziłam, czy wszystko jest. Ale po prostu no, nie muszę iść do sklepu, prawda? Jestem szczęśliwa, że kupiłam to od zysku, a nie właśnie nowe. No i kupiłam jeszcze kilka innych takich fajnych gadżetów. Nie wszystko Wam dziś pokażę, bo będę też robiła haul prezentowo taki kosmetyczny. Pokazywała, co tam kupiłam na prezenty, jakie jeszcze dodatkowe gadżety kupiłam, więc to wtedy Wam pokażę pewne rzeczy. Natomiast jeszcze jedną taką dekoracyjną rzecz. Zobaczcie, za jedyne 4 zł kupiłam taki bardzo fajny, taka girlanda to jest. Ona jest typowo świąteczna, to jest w takie kratki czerwono-zielone ze złotem i to się wiesza po prostu na oknie, na balkonie, wzdłuż ściany można to wywiesić. Oczywiście, że nie każdemu pasowałby taki kolor, ale moje wnętrza mają dużo właśnie czerwieni i są w takich, można powiedzieć, odświętnych kolorach, więc mnie taka girlanda idealnie pasuje na święta. No i to kosztowało naprawdę tylko 4 zł. Żeby coś takiego wykonać, to jest sporo pracy, bo to jest szyte z materiału i to nawet porządnego. Zobaczcie, jest to z bliska. Całkiem porządnie wykonane. Można na tym dowiesić jeszcze sobie bombki, jakieś łańcuchy dodatkowe, żeby to ozdobić, ale mi się podoba to takie, jakie jest, powiem Wam szczerze. I to mi się kojarzy świątecznie, więc jestem zadowolona, fajny taki drobny gadżecik. Okej, to teraz przechodzimy już do ciuchów. No i już się nie mogę doczekać, bo naprawdę fajne ciuchy upolowałam. Nie jest tego dużo tym razem, ale za to naprawdę są to perełki. Nie tylko perełki modowe, ale jakościowe też i dobre firmy. Naprawdę to są super rzeczy, z których jestem bardzo, ale to bardzo zadowolona. Kochani, i nawet zrobiłam kilka stylówek dla Was, także tadam, zapraszam. Pierwsza rzecz to sweter, który mam na sobie. To nie jest super nowa rzecz, ponieważ ja ją kupiłam już w zeszłej zimy bodajże i no nie widzieliście jej, no bo ja nie robiłam święta programów, bo jeszcze nie było mojego kanału wtedy. I to jest sweter z H&M-u z dodatkiem wełny. On jest taki oversize'owy, ale to jest mały rozmiar, to jest eseczka. I co mi się bardzo podoba w tym swetrze, to te cekiny właśnie w świątecznych kolorach i to, że tu jest ten elf, którego głowę tworzy moja głowa tak jakby. To jest według mnie naprawdę super śmieszne i fajne. Bardzo mi się spodobał właśnie ten konkretny motyw i te kolory według mnie są super. No i też to, że jest z dodatkiem wełny, niestety niewielkim, no ale tam kilkanaście procent. I tak już jest to coś, prawda? No i zobaczcie, taka właśnie stylóweczka mikołajkowa, troszkę do skórzanych leginsów. I tutaj butki ze złotymi sprzączkami, które nawiązują do zielonego. Zobaczcie, w przebitce też jak to wygląda. No i bardzo fajne, wygodne, powiem Wam, że naprawdę w tym można wszędzie iść już do szkoły, do przyjaciół, po prostu sobie w święta posiedzieć. No i ten sweterek kosztował około 12 zł, z tego co pamiętam, bo w tym sklepie, gdzie go kupiłam, swetry są w przedziale właśnie między 10 a 18 mniej więcej złotych i myślę, że tak mi się wydaje, że kosztował właśnie 12. Także super, no nie muszę kupować świątecznego swetra w sklepie. A widziałam te swetry w H&M-ie, powiem Wam, także kiedyś tam wcześniej. Także super. No dobra, i teraz następna rzecz to właśnie jest spódniczka, która tu wisi. I to jest bardzo, bardzo dobrej marki rzecz. To jest marka Hobbs London. Pokażę Wam to z bliska. Także super, super, super rzecz. Rozmiar 8. I to jest z takiego jakby troszkę filcu wełnianego. Tak, to jest wełna, ale nie jestem pewna. Już sprawdzam, czy to jest 100% wełna, czy to jest jakaś mieszanka. Wiskoza z wełną, więc naprawdę rewelacyjny materiał. To się troszkę tak rozciąga jakby. I jest bardzo wąska, jest długość midi, taka do kolan. Fajny kolor. Bardzo ciepłe to jest, naprawdę. I bardzo przyjemne w noszeniu. I zobaczcie, tutaj zrobiłam nawet dla Was dwie stylóweczki z tą spódnicą. Jedna stylóweczka to jest z takim oversize'owym moim swetrem, który mogliście widzieć w stylówkach na Fendi. Taki duży, duży sweter mango, też z domieszką wełny. I tutaj w jednej stylóweczce wsadzony do środka z paseczkiem, z kozaczkami takimi skórzanymi, którzy też już widzieliście, esprit, również z lumpeksu.
No i z moim łańcuchem, tym takim ulubionym ostatnio. Bardzo fajna, ciepła stylóweczka, podoba mi się, nie wiem jak wam, piszcie koniecznie, czy coś takiego wam się podoba, taki styl. Druga alternatywnie stylówka, myślę, że obydwie bym włożyła, nie ma problemu, z taką kaszmirowo-jedwabną bluzką, sweterkiem, właściwie taki cienki sweterek to jest, z przepięknymi detalami, już kiedyś też go pokazywałam, ale ci, którzy nie byli wówczas jeszcze moimi widzami, no to mogli tego nie widzieć. To jest taka bluzeczka z przepiękną koronką i z guziczkami takimi na rękawkach. I właśnie to jest kaszmir z jedwabiem, Crew Clothing. Także to też jest jakaś taka dosyć droga marka, niszowa. Fajny taki szaro-beżowy kolor i pasuje do tej spódnicy według mnie. No i też oczywiście paseczek do tego, biżuteria, kozaczki. Uważam, że bardzo elegancki, ciepły strój. Może być nawet na święta, aczkolwiek stylówki świąteczne zaprezentuję wam już we czwartek, więc czekajcie. No i tak, ewentualnie ten sweter długi też wyjęty na wierzch. Tutaj taka stylówka z kurtką, którą zaraz zobaczycie. I ten sweterek jest już tak luźno wypuszczony. No a albo w wersji z paseczkiem też na wierzch na sweter, który podkreśli nam talię. Wydaje mi się, że fajne i naprawdę jestem zadowolona z tego zakupu, bo była super rzecz na zimę i no i bardzo taka modowa i jakościowa, także świetnie. Kochani, następna moja zdobycz to spodnie z takim bardzo wysokim stanem. Jestem zachwycona z tymi spodniami. One są pół na pół wiskoza czy poliester? Wiskoza z wełną, ale wełną z recyklingu. Co ciekawe, to jest firma H&M. Nie spodziewałam się, że tak fajny skład, w sensie, że wełna w ogóle z recyklingu, to też jest jakiś plus ekologiczny, prawda? No i poza tym właśnie te spodnie są na mnie idealne i zobaczycie je też w świątecznych stylóweczkach, także ja już dzisiaj się wam nie pokażę w tym, bo mi szkoda troszkę sprzedawać całego programu, który będzie za dwa dni. Natomiast możecie zobaczyć tą stylówkę tak przelotnie na moim TikToku, na Instagramie, na Facebooku, strony Moda Eko Kreatywna, także jeżeli jesteście zainteresowani i chcielibyście już zobaczyć, to możecie tam zajrzeć. Wszystkie dane, wszystkie namiary są w opisie filmu. No i zobaczcie, moi drodzy, super. Tu są takie guziczki, na naprawdę takim wysokim pasie. One są takie tutaj luźne, takie trochę pompowate, ale w kształcie, ale nie mają tu gumki, tylko są proste. Oczywiście mają kieszonki i mają z tyłu takie podwójne szlufki. Można by nawet dwa paski do tego nosić, niezależne. Co też może być fajnym mykiem. Myślę, że można by coś stylowego do tego wymyślić. No a tymczasem możecie sobie za dwa dni już zobaczyć świąteczną stylóweczkę z tymi spodniami. Jedyną zresztą spodniową stylówkę świąteczną, jaką dla was zrobiłam. Jestem bardzo zadowolona, spodenki kosztowały 20 zł, bo to naprawdę jest taka perełka modowa, więc one nie były bardzo tanie i były na nowej dostawie. No i co dalej? No i kolejna rzecz to też taka naprawdę mega perełka i zdobycz, bo kupiłam kurtkę od Armani Jeans. Zobaczcie, tu jest logo naszyte i naprawdę to jest Armani. Tutaj są meteczki. Ona jest, kurteczka była tania, ponieważ tu jest również wszywka Armaniego. No i naprawdę to jest super jakość. Ten materiał, no żałuję, że nie możecie tego dotknąć. Naprawdę fajny w dotyku. I ona jest dwustronna, natomiast ta strona spodnia jest taka czarna i nieciekawa. Nie podoba mi się, szczerze mówiąc. Ta beżowa strona jest super fajna, spoko, taka pikowana kurteczka. Zobaczcie tutaj przebitkę ze stylówką, z tą kurtką. No i co mi się w niej podoba, to jest taka stójka z futra, która się też zapina pod szyję, to możecie zobaczyć na stylówce. Ma paseczek, no niestety w tym pasku i dlatego ta kurtka kosztowała jedyne, kochani, 20 zł. To jest niewiarygodne. Naprawdę takiej super jakości, super firmy kurtka była przeceniona na 20 zł, bo ma zepsutą klamrę. Być może uda mi się naprawić tą klamrę, bo tu jest coś przygięte i druga część tej klamry nie wchodzi do niej. Natomiast po prostu zobaczcie tu na stylówce, ja i tak najczęściej tego typu paski nie zapinam na klamrę, bo na mnie te paski są często za luźne, jak ją zapnę na klamrę. W związku z tym ja to po prostu sobie tak przewiązuję, no i wówczas też to logo jest widoczne. No a tutaj właśnie na tej klamrze jest ten plus, że jest to logo. No po prostu będę to wiązać, będę sobie to tak luźno przewiązywać i no i tyle. No i tyle, niedrogo było i naprawdę uważam, że ta kurtka jest super, jest taka dłuższa, więc zasłania
to i owo zasłania pupę, nie jest nam zimno w zimie. Jest bardzo fajnego koloru, bo powiem Wam, że nie miałam takiego koloru jeszcze i tak naprawdę przydaje się czasem taki beżowy, to jest taki zimny, jasny beż i naprawdę do wielu rzeczy będzie to pasowało. Nawet właśnie tak jak tutaj widzicie, do tej stylówki według mnie całkiem fajna, do tych spodni też bym wcale się nie obawiała włożyć takiej kurtki, mogłoby to fajnie wyglądać. No i kurtka też jest rzeczą praktyczną, oczywiście do auta na przykład. No a tymczasem pokażę Wam teraz płaszcz, również wielka zdobycz według mnie i też bardzo, bardzo tanie udało mi się go kupić, bo zobaczcie, tutaj jest cena 22 zł, a ja kupiłam to jeszcze 5 zł taniej, a to jest płaszcz, tadam, Karen Millen, więc projektancki płaszcz, naprawdę drogi, to jest droga firma, kto nie wierzy, to może sobie sprawdzić. Jest przepiękny ten płaszcz. Dlaczego był taki tani? Był przeceniony, ponieważ on nie ma części guzików. Po prostu odpadły te guziki i nie bardzo jest jak... No nie ma jak uzupełnić tych guzików. Po prostu tak naprawdę muszę kupić cały zestaw guzików i wszyć nowe guziki do tego płaszcza. Ale jest tak oryginalny, ma przepiękny krój, jest bardzo zgrabny. Zobaczcie tu na przebitkach. Ma fajny pasek. I to jest taki jesienny płaszcz. No na teraz już jest trochę za zimny. No chyba, że będzie taka około 5 stopni temperatura, to się nada, bo to jest taki bardzo gruby materiał. I on ma lekko militarny krój z takim paskiem tu. No także naprawdę, naprawdę super, super jakość i bardzo podoba mi się i kolor tego płaszcza i podoba mi się sobie, jak wygląda w tym płaszczu, bo uważam, że jest zgrabny po prostu. Jest zgrabny, jest taki do sylwetki, wydłuża sylwetkę, wyszczupla sylwetkę, to jest super według mnie. No i kosztował niecałe 20 zł, więc naprawdę te zakupy były niedrogie. To wszystko, co tutaj Wam dzisiaj pokażę, kosztowało 20 zł razem. No i kochani, ostatnią rzecz, którą Wam pokażę, to rzecz, którą mogliście widzieć na stylówce mikołajkowej mojej. I ta rzecz była nie tania, bo to jest taka narzutka poncho z czystego kaszmiru. I naprawdę to jest coś przepięknego. W stylówce świątecznej miałam to do takiej czerwonej sukienki mikołajowej, która troszeczkę kontrowersyjna była moim zdaniem. Ale zobaczcie, tutaj jest oryginalna metka, to jest nówka, to jest nic nieużywane. I powiem Wam, że nawet ja to troszkę odparowywałam, ale to w ogóle nie ma zapachu ani nic. No to jest po prostu rzecz zupełnie nowa, 35 zł, jak widzicie. No i zobaczcie, na przebitce ja tylko tak zarzuciłam sobie tutaj na ubranie, na tą spódnicę i sweterek, żebyście zobaczyli, jak to się prezentuje. To jest naprawdę coś przepięknego. No i tutaj ma taki fajny warkocz na jednej stronie tej narzutki, na drugiej go nie ma. Cieplusieńkie to jest. No i to jest super rzecz, nie tylko po domu, ale można to zarzucić na jakiś płaszcz, na przykład jasny płaszcz, dodatkowo się tym ocieplić, zawinąć sobie to naokoło jako szal, o na przykład w ten sposób. I no i naprawdę, bardzo twarzowe, bo to jest ecru, to w zasadzie w większości osób jest dobrze w takim kolorze. Nie jest na przykład nieźle w ecru, chociaż w białym wyglądam strasznie. Można sobie z tego zrobić takie poncho z szalem na przykład, bardzo praktyczne, no i ociepla nas dodatkowo, albo właśnie jak jesteśmy we wnętrzu i chcemy się dodatkowo docieplić. I to jest bardzo eleganckie też naprawdę. Zobaczcie też to w stylówkach świątecznych, bo zrobiłam z tym jedną stylóweczkę taką bardzo przytulną. Dobrze kochani, no to na dzisiaj jest już wszystko. I jeszcze chciałam jeszcze ogłosić jedną rzecz, mianowicie już w sobotę 12 o 12:12 będzie premiera płyty Natura Wiki, Nie myśl, którą już troszkę zapowiadałam ostatnio i będę miała dla moich subskrybentów prezenty, czyli te płyty, jak kiedy już zostaną wydrukowane, będą do Was wysłane, o ile oczywiście udowodnicie, że jesteście moimi subskrybentami i zgłosicie się, napiszecie na stronie Natura Wiki, na stronie Facebooku albo pod płytą, która będzie na YouTubie i piszecie tam, że jesteście subskrybentami czy jakiegoś screena. W każdym razie każde zgłoszenie będę traktowała poważnie i indywidualnie, więc wszyscy, którzy będą tak naprawdę chcieli i zasubskrybują mój kanał, dostaną płytę w prezencie.
i naprawdę warto, bo płyta jest super. Oczywiście wszyscy, którzy zawsze mi komentują, którzy są moimi wiernymi fanami, to już bezwzględnie mają zapewnione te płyty tak czy inaczej, więc zapraszam Was serdecznie i w niedzielę w moim filmiku będzie też link i będzie przekierowanie, będzie można wejść i posłuchać sobie bezpośrednio utworów z tej płyty. Także zapraszam jeszcze raz bardzo serdecznie i oczywiście zachęcam do subskrypcji mojego kanału, do polubienia filmiku i do wciśnięcia sobie przycisku powiadomień, żebyście dostawali wiadomości o nowych filmach. Kochani, żegnam się już z Wami do czwartku. Zapraszam w czwartek na stylóweczki świąteczne. Cześć!